Gotowi do walki? Czekajcie, wyciszę. Uszanowanie, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj myślę, że odcinek niezwykle atrakcyjny. Tym bardziej, że jedziemy do niezwykle atrakcyjnej osoby, która na pewno jest już gotowa do walki, bo za tydzień na gali UFC w Gdańsku wejdzie do klatki, po raz kolejny klatki UFC w co-main evencie, Karolina Kowalkiewicz. Jedziemy do Łodzi zobaczyć jej ostatnie treningi, pewno dzisiaj już trochę szybkości, bo to już tylko tydzień. No i pogadamy o tym całym szaleństwie związanym z UFC Gdańsk. Zmienię rękawice, zostawię moje, a wezmę prezent, który dostałem zresztą od Zabora. Fajne rękawice, miałem okazję raz już się przetestować. Wezmę te. A to jest największa zmora wszystkich, którzy używają taśm. Wrzuciłem do prania i teraz będzie zagrajmy w grę. Nie wiem, czy potrenujemy, bo nie wiem, co Karolina będzie robić. Przygotowanie. O, usiąść nas od razu? Tak, od razu. A co tu się dzieje? No panu zobaczyć, w jakiej formie jesteś. Znaczy, w jakiej Karolina jest może. Siema. Dlaczego jesteś spóźniona na swój trening? Tylko chwilę, 5 minut. Cześć. Ja nie muszę, kurwa, bo się jestem ten. Jestem dojebany, nie muszę iść tyle. Bo powiedziałem tu, że zacząłem przesiadować. No, duży się zrobiłem. 108,5 kilo, kurwa. Nie, ale taki wiesz, patrzcie, ja sam czuję, wiesz co, ja sam czuję, jak jestem spuchnięty, nie? To jest finisz, wystarczy. Co robi tak, wiesz, może to z grudnia wypadnie, pozostałem się na grudzie być gotowy. Dobra, nie będziemy ich zagadywać teraz, poczekamy aż skończą trening. Karolina dzisiaj tylko szybkość i pod okiem trenera Dawida Gralki. Niech się pomęczą, niech się spocą po treningu. Karolina obiecała nam, że znajdzie parę minut, aby pogadać o tym wszystkim, co już za tydzień w Gdańsku, czyli UFC i jej kolejna walka. O to chodzi, szybkie łapy. O to chodzi, druga. Tylko szybki ruch. Hop, dawać gaz, gaz, gaz. Czas. Nie będę musiał wieczorem robić. A i tak czekam w sumie na Karolinę, więc idealna okazja, aby zrobić małe swoje cardio. Na razie muszę zjechać parę kilogramów, aby wrzucić obciążenia na macie mocniejsze, bo inaczej się rozsypie. Jeden, dwa, trzy, jeden, odkładamy jazda. Bum, 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 bum. Czas. 3, 2, 2, 2. Luz. Karolina powoli kończy trening. Ja sobie tak robię z boku trochę swoje rzeczy, aby nie rozbijać im treningu. Ale dobrze to wygląda. Mega fajna świeżość, także fajnie zaczyna odpoczywać. Mówi, że waży 55 kg, czyli niewiele zbijania przez ten tydzień. Panie, jaram się, cieszę się i mam nadzieję, że po tych porażkach zgadają i wcześniej zaśką, a Karolina teraz wróci do gry mocnym akcentem w Gdańsku. Nie przeszkadza ci na przykład, jak ktoś robi z tobą wywiad i ma taki mikrofon? Przypomina mi taki głupi mem, ale nie będę go teraz opowiadać. Ale nie przeszkadza. Dobra, prześlij mi go tradycyjnie, jak wszystkie głupoty z kotami. Karola, no dobrze cię widzieć przede wszystkim. Od razu co pierwsze się rzuca w oczy, jesteś tydzień przed walką. Kurde, no już jesteś trochę skoncentrowana. Nawet trochę bardzo. Ale wiesz, to tak jeszcze do mnie nie dociera, że za tydzień walczę. Tak naprawdę, no nie wiem, tak wszystko szybko się dzieje. Te przygotowania zleciały bardzo szybko, no, ale cieszę się. Wygląda to naprawdę dobrze. Powiedz, jak ty się czujesz. Oczywiście możesz teraz używać wszystkich sztampowych formułek, jestem w dobrej formie, super. Ale tak naprawdę, jakbyś miała poczuć jakąkolwiek różnicę, jeżeli jakakolwiek jest, względem poprzednich przygotowań. Czuję się dużo lepiej, na pewno czuję się dużo lepiej. Oczywiście nie obyło się bez tam drobnej kontuzji, ale to jest dobry znak, bo przed każdą walką zawsze miałam kontuzję, tylko przed walkami z Asią i z Klaudią nie miałam żadnej kontuzji. Przygotowania przebiegły super i stało się tak, jak się stało. Teraz miałam małą kontuzję, ale to mnie jakoś tam nie wybiło z rytmu treningowego, także to nie było nic poważnego.
i czuję się dobrze, wiadomo, no pojawiały się kryzysy, czasami po prostu bez powodu. Trener mi mówi, że zrobiłam świetny trening, a ja wpadałam w depresję i byłam w szatni, ale ogólnie naprawdę czuję się dobrze. Po dwóch porażkach, to jest zawsze tak, niemiłe takie pytanie, zawsze się wypomina, po dwóch porażkach, ostatnich walkach z Izgadeją i Zaszką Jędrzejczyk, czujesz jakąś dodatkową presję teraz przed starcią z Judy Escubiel? Teraz muszę zrobić Ci wykład. Ja w sporcie nienawidzę słowa porażka. Nienawidzę w sportach walki słowa porażka. Porażką to by było, gdybym siedziała na kanapie, piła browary i nie trenowała. Ja cały czas trenuję, robię to, co kocham. Przegrałam walki. Dla mnie to nie jest porażka, dla mnie to jest zdobycie kolejnego doświadczenia, takiego mniej miłego, ale takie doświadczenia też są potrzebne i trzeba z nich wyciągać wnioski i poprawić to, co nie działało i udoskonalać to, co działa. W pełni się z tą zgodzę i to zdanie myślę, że powinno być cytowane we wszelakich memach, wiesz, jak Paulo Coelho. Wiesz, bo ja 10 razy wyciągałem wnioski, także dokładnie wiem, o czym mówisz. Mimo wszystko. No, ale nie czuję jakiejś dodatkowej presji. Bardzo się cieszę. Znowu mam coś takiego, czego nie miałam już od jakiegoś czasu, że po prostu się cieszę treningami, że nawet jak jestem zmęczona, wieczorem kładę się spać, to rano nie mogę się doczekać, żeby pójść na trening. Na treningach dużo się śmieję i chyba o to chodzi. Interesuje Cię Twoja przeciwniczka względem tego, co robi, gdzie trenuje? Czy dla Ciebie to jest po prostu, wiesz, torba do roboty i po robocie świętowanie? Oczywiście, że mnie interesuje, jakoś tego super nie śledzę. Od tego są moi trenerzy, oni ją rozpracowują. Ja obejrzałam jej dwie walki. Wiem, że wywodzi się z boksu, walczyła w Invikcie, jest troszeczkę mniejsza ode mnie, niższa, ale jest bardzo twarda. Tak mi się wydaje, że ta walka będzie przypominała walkę trochę z Simoną Sokupową, że też ona była taka strasznie twarda, była troszeczkę mniejsza, ale była taka twarda i wydaje mi się, że to będzie mniej więcej tak wyglądać. Ale Ty lubisz twarde walki. Bardzo. Zawsze po nich średnio wyglądasz, ale przynajmniej są widowiskowe. Dokładnie. No, przyznaję, nie robiłem takiego researchu nawet dokładnego jak Ty, bo nie oglądałem walk. Ona bodaj z rekordem 6-2, ale trenuje w Albuquerque. Tak? Masz takie informacje? Czy ona tam trenuje u tego Jacksona, czy nie? Możliwe. Chyba tak. Gdzie można trenować, jeżeli jest się z Albuquerque, albo ewentualnie się gdzieś przyniosła. To w takim razie orientuję się, czy Zabor na przykład wykonał jakiś telefon do Marcina Tybury, który jest tam na miejscu, aby podejrzał jakieś myki, na czym się skoncentrują? Nic nie wiem na ten temat. Karola, kurde, nie chcę Ci zabierać czasu, bo wiem, że jesteś po pierwsze świeżo po treningu i to nie koniec Twoich medialnych obowiązków dzisiaj. Oczywiście nie jest obowiązkiem siedzieć i rozmawiać ze mną, tylko czystą przyjemność. To jest czysta przyjemność, dokładnie. A czyje serca mam z tej strony? Zapomniałem. Także zostawiam Cię. Czego Ci życzyć, powiedz na koniec? Zdrowia! Tylko zdrowia. Wiesz, że będę miał przyjemność zrobić coś, co zawsze chciałem zrobić, czyli jak będziesz czekała już na swoją walkę wychodząc, bo Ty walczysz po Janku Błachowiczu, tak, jako co-main event, to będę przychodził koło Ciebie, bo stoję u Janka w narożniku i będę mógł przybić z Tobą piątkę, życząc Ci powodzenia. Super, to się bardzo cieszę. Ja też się jaram. Karolina Kowalkiewicz nie trzeba przedstawiać. Trzymajcie za nią mocno kciuki. Za tydzień w Gdańsku.